Nie będziemy przedłużać. Zapraszamy Ewę na pierwszą prezentację. Gorące brawa. Gorące brawa. Ewa przyjechała do nas z Warszawy. Halo? Halo, halo. O, słychać. Cześć. Cześć, ja nazywam się Ewa Bożym i jestem testerem oprogramowania. Testowaniem zajmuję się około 7-8 lat. I podczas tych 7-8 lat zdobyłam pewną wiedzę teoretyczną i jakieś tam doświadczenie. Część tego doświadczenia przykułam w tą prezentację i mam nadzieję, że wszyscy na tym jakoś skorzystamy dzisiaj tutaj obecnie. Tematem mojej prezentacji są testy wydajnościowe. Temat jest bardzo ogólny, ale ogólnie w ogóle nie będzie. Będzie raczej szczegółowo. Podczas tej prezentacji przejdziemy przez takie tematy jak analiza raportu testu wydajnościowego, Coordinate Omission Problem, pokazany na podstawie dwóch narzędzi Jmetera i Gatlinga oraz środowisko testowanie na środowisku testowym versus testowanie na środowisku produkcyjnym. Prezentacja będzie trwała około 20-30 minut i bardzo proszę o zadawanie pytań po prezentacji. Zaczynajmy. Czym są testy wydajnościowe? Testy wydajnościowe jest to pewien proces, podczas którego mamy pokazać, jak wydajna jest nasza aplikacja. Przepraszam. Jednym z kroków wykonywania takich testów wydajnościowych jest wybór narzędzia, które nas pomoże w wykonywaniu tych testów. I takimi narzędziami na rynku są m.in. Jmeter, to pewnie większość z Was zna, bo to takie dosyć stare, znane narzędzie, Gatling, WRK2, Vegeta. I co łączy te wszystkie narzędzia, to to, że pod koniec wykonywania naszego testu na samym końcu one generują raport. I w tym raporcie znajdują się takie miary jak średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, 50. percentyl, czyli mediana, 95. percentyl, 99. i max. I teraz chciałabym przejść przez te miary i wyjaśnić, co one mogą, co one mogą powiedzieć nam na temat wydajności naszej aplikacji. OK. Zacznijmy od średniej. Średnia arytmetyczna, bardzo proste pojęcie, spotykamy się już z nią w szkole podstawowej, każdy pewnie z nas zna, wie, co to jest średnia arytmetyczna. Średnia arytmetyczna jest to iloraz sumy liczb przez liczbę tych liczb. I teraz załóżmy, że wykonaliśmy test wydajnościowy za pomocą, załóżmy, Jmetera. Jmeter nam wygenerował pewien ruch na naszej aplikacji i pod koniec wypluł nam raport, w którym pokazał, że średnia arytmetyczna jest to 150, załóżmy, milisekund. Dla uproszczenia załóżmy, że to 150 milisekund zostało wygenerowane na podstawie dwóch czasów odpowiedzi, czyli mamy dwie próby, dwie liczby, które dały nam średnią 150 milisekund. I teraz, jak myślicie, jakie to mogły być liczby? 1 i 300 to chyba nie. Na przykład. OK. Myślę, że każdy z Was tutaj obecny mógłby podać jakąś parę liczb i ona by była różna od siebie i to by był prawidłowy wynik. I teraz pytanie, co to nam w takim bądź razie mówi o naszej wydajności? Ja badając wydajność chciałabym wiedzieć, że 90% użytkowników na produkcji będzie miało czas odpowiedzi nie więcej niż 100 milisekund. Dla mnie to jest dobry czas odpowiedzi mojej aplikacji. Natomiast jeżeli raport wypluwa mi 150 milisekund jako średnią, to ja nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie,
jakie czasy odpowiedzi będą dla 90% userów na produkcji. Bo średnia jest troszeczkę za mało, prawda? I ja tutaj sobie, ja tutaj sobie wybrałam dwie liczby, 230 i 70, to ktoś z Was mógłby podać te liczby i one też będą dobre. I teraz, jak mamy średnią arytmetyczną to, i wiemy już, że to jest troszeczkę za mało, żeby powiedzieć, że 90% userów ma czas odpowiedzi co najwyżej 100 milisekund, to zawsze przy średniej pojawia się coś takiego jak odchylenie standardowe. I czym jest odchylenie standardowe? Odchylenie standardowe jest to klasyczna miara zmienności, czyli mówi nam, jak daleko od naszej średniej padają nasze wyniki. I tutaj znowu mam przykład. Jeżeli mamy w raporcie po wykonaniu testu wydajnościowego, że średnia arytmetyczna jest 150 milisekund, a odchylenie standardowe 113, to ten zbiór wyników co prawda nam się zawęża, ale nadal on jest duży. Ponieważ nie znamy rozkładu, rozkład jakby to był rozkład zbliżony do rozkładu normalnego, to może byśmy już coś więcej wiedzieli. Natomiast tutaj znowu możecie podawać jakieś parę liczb i one będą ciągle dobre. Taki troszeczkę inny przykład, jeżeli chodzi o średnią i odchylenie standardowe. Mamy takie czasy odpowiedzi naszej aplikacji. Jak zauważycie, większość to jest 100 milisekund. W tym jeden to jest 900 milisekund. Załóżmy, że to jest pik. Nie wiem, jak u Was wyglądają wykresy czasów odpowiedzi Waszych aplikacji, ale u nas to zazwyczaj działa pik, działa pik. No, piki wydają się dosyć normalne. Więc załóżmy, że takie były czasy odpowiedzi, na podstawie których został wygenerowany raport. No i raport nam mówi, że średnia to jest 180 milisekund, natomiast odchylenie standardowe jest 253. Tylko, że jak ja korzystam z narzędzia, które mi generuje raport, to ja nie widzę tych wyników. Tylko widzę samą średnią i samą odchylenie. I tutaj widzimy, że jeżeli ta średnia, jeżeli mamy podaną średnią i mamy podane odchylenie, nie mamy podanego rozkładu, to nie jesteśmy w stanie zinterpretować tych wyników i one są po prostu, jeżeli mamy jakiś pik, to ta średnia już troszeczkę nam mniej daje. Kolejną miarą, jaka się pojawia w raportach, jest percentyl. Czym jest percentyl? Percentyl jest to wielkość, poniżej której padają wartości zadanego procentu próbek. I pokażemy to na przykładzie, co to jest. Załóżmy, że mamy taki zbiór, to są czasy odpowiedzi naszej aplikacji i chcemy obliczyć medianę, czyli 50%. Ok, na początku musimy taki zbiór uporządkować od wartości najmniejszej do wartości największej, a następnie korzystamy z wzoru, gdzie P to jest nasz percentyl, w naszym przypadku to będzie 50, a N jest to ilość liczb w zbiorze. W naszym przypadku to będzie 10, bo akurat mamy N parzyste, gdzie N jest 10, mamy 10 liczb w zbiorze. Podstawiamy pod wzór i mamy, że K równa się 5. Szukamy piątego elementu w naszym zbiorze, to będzie akurat liczba 100 i ponieważ jest N parzyste, to bierzemy katy i katy plus pierwszy element, no i są dwie szkoły. Albo liczymy średnią z tych dwóch elementów, albo podajemy przedział. I o czym mówi nam 50%? 50% mówi nam, załóżmy, że bierzemy średnią, mówi nam, że 50% czasów odpowiedzi naszej aplikacji jest mniejszych lub równych 150 milisekund. Czyli 50% userów, załóżmy na produkcji, dostanie czas odpowiedzi naszej aplikacji mniejszy lub równy 150 milisekund. Ok, dla jeszcze N nieparzystego jest podobnie, podstawiamy pod wzór i znowu mamy, że 50% czasów odpowiedzi naszej aplikacji jest mniejsza lub równa
200 milisekund. I to samo jest dla 95 percentylu, 99, 90 na przykład, czyli 90% czasów naszej aplikacji to jest mniejsza lub równe niż 900 milisekund. Ok. Wydaje się taką to dosyć dobrą wiedzą biznesową, tak? Bo o to nam chodziło, chcieliśmy się dowiedzieć, jakie będą czasy odpowiedzi naszej aplikacji. I tu jesteśmy w stanie powiedzieć, że 90% userów będzie miało czas odpowiedzi co najwyżej 200. Ok. Załóżmy, że zdecydowaliśmy się, że będziemy liczyć percentyle, ponieważ wykonując test wydajnościowy, właśnie chcieliśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, jakie czasy odpowiedzi będą naszej aplikacji dla tam 90% userów na produkcji, czy tam 99%. I zaczęliśmy je zbierać na Grafanie. To jest akurat skrypt z Grafany. I tutaj jest coś nie tak. Podobna sytuacja, która tutaj zaszła, jest na kolejnym slajdzie. Mamy jakiś endpoint, internal OBC endpoint, 99 percentyl, response time. I tutaj na dole jest metryka. Jak myślicie, co tutaj się zadziało nie tak? Słucham? To zawsze słyszę i zaraz coś o tym powiem, ale to nie o to mi chodzi. Okej. Mamy ten endpoint, który zbiera 99%, a zauważcie coś śmiesznego, że on tutaj na samym końcu ma średnią. Average series. Widzicie? Co to w ogóle oznacza? Że mamy średnią z 99%. I tak jak był ten wykres na Grafanie, jeżeli zobaczymy sobie na jakiś punkt, na przykład 150 milisekund, to co to w takim razie może oznaczać, że P99 jest 150 milisekund, jeżeli my liczymy średnią z percentylu? No i tutaj wchodzi w to wiedza, w jaki sposób są zbierane metryki. I to będzie tylko jeden z przykładów wyliczania średniej z percentyli, a jest ich więcej. Załóżmy, że mamy parę hostów na produkcji i każdy z nich zbiera metryki i wyrzuca, żebyśmy później mogli z nich korzystać. I zbiera tam maksymalny czas odpowiedzi, 50%, 90% i tak dalej, i tak dalej. Później każdy z tych hostów, załóżmy, że wyrzuca swój 99% w danym przedziale czasowym, czyli załóżmy w sekundzie. Później my te dane agregujemy na Grafanie, bo chcemy mieć piękny jeden wykres, który nam pokazuje czasy odpowiedzi 99% dla naszej aplikacji. I zbieramy te wszystkie percentyle i liczymy z nich średnią. I jak wyliczymy średnią z takich percentyli, to mamy 142. Okej. I co tutaj się dzieje? Średnia gubi pewne informacje. Średnia nam gubi informacje, jak może być źle. Jest jeszcze jedna rzecz. Czasami się tak zdarza, że na przykład działamy w dwóch DC. I jedno DC działa 20 milisekund wolniej niż drugie. I teraz załóżmy, że moja aplikacja na jednym DC ma czas odpowiedzi, no cały czas prawie 40 milisekund, a na drugim 60. I teraz ja, jeżeli sobie wezmę średnią z tych dwóch percentyli, to dostanę, że 99% to jest 50 milisekund. Co będzie chyba nieprawdą, bo skoro działam w dwóch DC i ten ruch jest rozkładany po równi, to znaczy, że połowa użytkowników będzie miała ten czas sporo większy lub jakoś tam większy.
dla takim i tutaj sugerowałabym, że jeżeli zbieramy metryki lub agregujemy coś na grafanie, żeby podawać maksa. Wtedy po prostu jesteśmy, będziemy wiedzieć, jak, co może się stać najgorszego, jeżeli chodzi na przykład o 99 percentyl, o medianę lub o jakąś inną wartość. Ok, i tu jest taki przykład. To jest wyliczone na podstawie dwóch tych samych zbiorów danych. Po prostu zmieniłam na grafanie funkcję z max do średniej. I jak zmieniłam z max do średniej, jeśli zauważycie, zmieniła mi się skala. Tutaj skala jest max 300 milisekund, natomiast tutaj skala jest max 600. Czyli te same dane, 99 percentyl, inaczej zagregowane, pokazują nam po prostu coś innego. Oj, przepraszam. I tutaj są te wykresy, nachodzą na siebie dla porównania po prostu, żeby zobaczyć tą rozbieżność. Ok. Dobra. I co nam to mówi? Wracając jeszcze do tej grafany i do tych metryk. To się pojawiło w pewnej aplikacji i po prostu bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, jak działają narzędzia, biblioteki, które zbierają metryki i jak je później interpretować. Ponieważ bardzo często zdarzy się tak, że po prostu robimy coś, wklepujemy z internetu pierwszą lepszą templatkę, którą gdzieś ktoś wkleił i napisał, że tak powinniśmy to robić, no i niechcący może nam się wkraść w błąd, bo będziemy zbierać średnią na 90 percentelach i później źle to tłumaczyć innym zespołom, biznesowi. Ok. Teraz pytanie. Jaka jest szansa na to, że podczas ładowania pojedynczego widoku strony internetowej czas tego ładowania zajmie nam więcej niż 99 milisekund? I o co chodzi w tym pytaniu? Może sobie pozwolę. Aż. Dobra. O co chodzi w tym pytaniu? To zaraz wam pokażę mniej więcej. Zobaczcie, strona Google jest dosyć ciekawym przykładem, bo jak ładuje się strona Google, to tutaj jest taka mała liczba, która pokazuje na dole, że podczas ładowania było tylko 16 requestów pod spodem. Czyli potrzebowało tylko jakichś 16 requestów, żeby załadować widok tej strony. Google to pewnie przykład, gdzie po prostu tych requestów jest najmniej, prawdopodobnie, nie wiem. Nie będę wchodziła na Allegro, bo mi będzie podpowiadało trochę inne strony, ale tam jest bardzo dużo. I w tym pytaniu chodzi o to, że podczas ładowania widoku strony internetowej tych zasobów pod spodem, żeby ją załadować poprawnie, jest trochę więcej niż tylko na przykład nasza aplikacja, która zbiera dane, nie wiem, tam o metodach płatności i wyrzuca, żeby się załadowało na stronie podczas, załóżmy, kupowania. I tych zasobów jest dużo. Te zasoby też mają pod spodem inne zasoby, typu na przykład baza danych. No bo jeżeli nawet nasza aplikacja dobrze działa, a baza danych złapie ten czas powyżej 99 percentylu, to znowu się coś złego może zadziać. Więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie nasza aplikacja ma wpływ na to, na przykład jak się załaduje ta strona internetowa. Ok. No i jak to obliczyć? Załóżmy, że tych zasobów pod spodem, od których poprawne załadowanie tej strony jest 31. I żeby wyliczyć, kiedy wpadniemy w ten czas powyżej 99 percentyla, wystarczy podstawić pod wzór i nagle z 99 percentyla, czyli mamy, że to jest tylko 1% tego, jak może być źle, zrobiło się nam 26. Troszeczkę się zmieniło.
I jak teraz mamy, działamy w tych czasach, gdzie jest mnóstwo mikrousów i tak dalej, to właśnie musimy też zwracać uwagę na to, że jeżeli jesteśmy jakąś na przykład usługą, aplikacją, którą ładuje inna aplikacja lub usługa, to ta wydajność, ta na samej górze, też zależy od wydajności tych wszystkich klocków pod spodem. I tutaj widzimy, jak mocno od siebie to zależy. Z czasu, z 1% zrobiło się 26%. Dla przykładu jeszcze, zmieniłam na 95%. Jeżeli tych zasobów jest 31, to prawdopodobieństwo, że wpadniemy w ten zły czas odpowiedzi jest 79%. I tutaj znowu z 5% zrobiło się nam 79%. To jest dosyć dużo. Okej. Podsumowując, jeżeli chodzi o ten raport i czytanie tych wyników, bo to nie jest tak, że średnia i odchylenie jest złe. W niektórych momentach one się przydają. Chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, co te metryki oznaczają i co one mogą oznaczać dla userów końcowych na produkcji. Czyli wyniki analizujemy w zależności od potrzeb i robimy to świadomie. OK. Kolejnym tematem, o którym chciałam opowiedzieć, jest Coordinate Omission Problem. I teraz pytanie, kto z Was słyszał o tym problemie? Nie wiem, czy jesteście nieśmiali, czy nie słyszeliście. OK. Słucham? OK. Coordinate Omission Problem, opowiem o nim na podstawie. Przykład. Dla przykładu użyłam WireMocha w wersji standalone i powiedziałam, że dla metody get zwróć mi coś tam z statusem 200, ale dałam delay na 1000 milisekund. Czyli mam jakąś tam usługę, która odpowiada mi po 1000 milisekund. OK. Mam dwa testy. Pierwszy jest napisany w Gatlingu. I pierwszy mówi, że przez minutę masz generować ruch 5 requestów na sekundę, czyli razem w sumie 300 requestów. Drugi test jest w JMeterze i mówię, że przez 60 sekund masz mi wygenerować 300 requestów. I teraz puściłam te dwa testy i to jest raport z JMetera. I mam, że faktycznie minimalny czas, maksymalny czas odpowiedzi to jest 1000 milisekund. Czy widzicie coś nie tak w tym raporcie? Słucham? Tak. 60 próbek, dokładnie. Kolega ma rację. Ja mam dla Ciebie taką mały upominek. A, przepraszam. Proszę, za dobrą odpowiedź. Dzięki. Właśnie, brawo, brawo dla kolegi. Też mi jest dobrze. Okej, rzucę. 60 próbek. Ja go poprosiłam o wygenerowanie 300 requestów, natomiast w raporcie dostałam, że zostało wygenerowanych 60 requestów. Natomiast Gatling wygenerował mi tych requestów 300, czyli można. Coś się jednak zadziało nie tak. I właśnie to jest ten Coordinate Omission Problem. I on występuje w takich narzędziach mniej więcej jak, między innymi jak JMeter, ale nie tylko, też w pewnych deweloperskich. To jest powiązane z tym, jak JMeter działa. JMeter działa w taki sposób, że ma request, który trwa 1000 milisekund i on nie wygeneruje kolejnego requestu, dopóki nie dostanie odpowiedzi z tego pierwszego. Ponieważ ja mu powiedziałam, że po 1000, dopiero jak minie 1000, że każda odpowiedź ma trwać 1000 milisekund, prawda? Czyli w 60
sekundach on jest w stanie wygenerować tylko 60 requestów, ponieważ za każdym razem czeka. Request, 1000 milisekund, czeka, później znowu request, 1000 milisekund i czeka. No ale na produkcji nikt nie czeka. Jak kolega siedzi na Allegro, to drugi kolega nie czeka, aż kolega zejdzie z Allegro, żeby sobie tam coś poklikać, prawda? Więc to tak nie działa. I da się to rozwiązać w JMeterze. To nie jest tak, że to jest taki błąd, którego się nie da rozwiązać w JMeterze. Po prostu trzeba tak skonstruować test. Trzeba tak skonstruować test, żeby uzyskać te 300 requestów. Wystarczy podać tam liczbę userów 5. I wtedy to zadziała, tylko że ja nie wiem na początku, jak wykonuję test, jaka jest przepustowość. Muszę go wykonać, żeby się dowiedzieć. A jak się ta przepustowość zmieni, to po prostu zgubię wyniki. I nic się złego nie dzieje tutaj na przykład, dlatego że zmieniłam to, dostałam 300, jest ok, nie miałam żadnych errorów. Tylko że to jest mała próbka. Jeżeli wezmę na przykład 3000 requestów w minutę, znowu puszczę z tym, źle definiując ten test w JMeterze, to znowu dostanę, że mam 60 próbek i 0 errorów. I jak wykonuję testy wydajnościowe, to tych próbek jest o wiele więcej. Więc jaki jest test wydajnościowy, to ja sobie go nie definiuję w taki sposób, że chcę mieć 1000 requestów w minutę. Ja mówię, że chcę mieć 300 requestów na sekundę przez 8 godzin. Więc później nie siedzę z kalkulatorem, nie liczę, ile tych próbek powinno być, albo nie patrzę, ile mi się zgubiło tutaj w przepustowości, bo jeszcze ta przepustowość może mi powiedzieć, że coś było nie tak. I tutaj nic złego się nie stało, dlatego że nie było errorów wcześniej, natomiast tutaj, jak sobie zwiększyłam liczbę requestów, to Gatling zrobił tak, jak chciałam i pokazał mi, że no nie za bardzo, moja aplikacja nie wytrzyma tego ruchu, bo będzie miała 400 ok, ale 2500 nie ok. I nie znając tego problemu, coordinate omission problem, po prostu możemy niechcący nie zauważyć, że nie dostaliśmy takiego ruchu, jakiego chcieliśmy dostać, jaki chcieliśmy dostać na początku. Ok, tak jeszcze z ciekawości, zrobiłam jeszcze jeden test, w Gatlingu już tylko. Test trwał minutę. Przez 40 sekund ubiłam moją aplikację, czyli przez 40 sekund czas, moja aplikacja rzucała 500. I puściłam test. I co ciekawego się zadziało? Zobaczcie, bo mamy tak, mamy liczbę requestów, minimum, maksimum i później mamy percentyle. 50 percentyl, 1 milisekunda. Moja aplikacja działa super szybko. Tylko że w tym super szybko to są same 500-ki. I ja to zrobiłam dla testu, a później parę dni ktoś mi opowiadał właśnie podobną sytuację, że zrobili test, super zadowoleni, 300 requestów na sekundę, a ktoś obok stanął, ale halo, nie działa, 500-ki lecą cały czas, prawda? Więc na to też trzeba zwracać uwagę. I tak samo jest w tych percentylach, na tych metrykach. Kolega mówił, że 200-ki tylko zbieramy, a jakbyśmy zbierali więcej, to by się te dane zaburzyły, więc 200-ki tak. Cała reszta też, jak najbardziej. Najlepiej, jak tych wykresów jest trochę więcej, bo wtedy wiemy po prostu, co się dzieje. Ok. No i to się sprowadza do tego, żebyśmy po prostu testowali narzędzia, które używamy. Na przykład narzędzia do wykonywania testów wydajnościowych. Ostatnim tematem, który chciałam poruszyć, jest to, na jakim środowisku powinniśmy wykonywać nasze testy. Mówi się, że najlepiej wykonywać testy na środowisku najbardziej zbliżonym do środowiska produkcyjnego. Przepraszam. Jak myślicie, jakie środowisko jest najbardziej zbliżone do środowiska produkcyjnego?
No ja nie mam tyle gadżetów. Nie mam tyle gadżetów, bardzo mi przykro. No nie spodziewałam się, bo ostatnio jak się pytałam, to dostałam odpowiedź preprod. Ale tak, najbardziej zbliżonym środowiskiem do środowiska produkcyjnego jest środowisko produkcyjne. Ale to też nie wystarczy, jak się okazuje. Jeszcze tak szybko przejdę przez ten temat. Dużo tego nie mam akurat tutaj. Chciałam zrobić dla was test, super test. Zrobię taki sam test na produkcji i zrobię taki sam test na środowisku deweloperskim. 300 requestów, moja usługa będzie działała super i będą wielkie różnice czasu. Tylko się obiłam o ścianę, bo na środowisku deweloperskim, jak chciałam zrobić test, głupi test, 300 requestów na sekundę, to dostawałam same 500 z bazy. I no, ten test by wam nic nie pokazał. Nie pokazał wam, jakie są czasy odpowiedzi. No i no, niestety, obiłam się o ścianę. No zobaczcie, doszłam do 25 requestów, żeby cokolwiek porównać. No to jest dosyć malutko, niestety. Ale no, tak wyglądało to środowisko deweloperskie. Mam tam jakieś wyniki, widać, liczba requestów jest taka sama. Tam jeden był błąd na środowisku deweloperskim. Maksymalny czas odpowiedzi widać, że jest różny na środowisku produkcyjnym i na środowisku deweloperskim. No i 95%, 99% też się różnią. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego środowiska produkcyjnego. Środowisko produkcyjne jest bardzo dobre do testowania, do prowadzenia, przeprowadzenia testów wydajnościowych, tylko że nasz świat tego, jak aplikacje są budowane, się trochę zmienił. I mieliśmy nawet taki kiedyś przypadek. Dochodzi do takiej sytuacji, gdzie, albo nie, może troszeczkę inny case. Załóżmy, że jesteśmy usługą finansową i ta usługa, zrobiliśmy sobie test wydajnościowy, super wszystko zadziałało, puściliśmy się na produkcję. I co się okazało? Okazało się, że pierwszego nasza aplikacja nagle zaczęła bardzo wolno działać. A jest to spowodowane tym, jak ktoś robi w finansach, to wie, że pierwszego to się dzieje bardzo, bardzo dużo. Są generowane podsumowania miesięczne, są generowane faktury, no wszystko w finansach się dzieje pierwszego. I teraz ja, jako jedna z usług finansowych, jestem na bazie, gdzie działają inne usługi finansowe. Mało tego, żyjemy teraz w takim środowisku, gdzie moja aplikacja działa na tej samej maszynie, na której działa inna aplikacja. I ja nawet, jeżeli wykonuję test na środowisku produkcyjnym, to nie odzwierciedla to każdego momentu na tym środowisku produkcyjnym, jaki może zaistnieć. Ponieważ bardzo dużo teraz współdzielimy tych zasobów, żeby po prostu no, nie leżały tam bezczynnie. Więc to jest za mało. Testy wydajnościowe są dobre, bo pokazują wiele rzeczy. Mogą wykryć takie głupie rzeczy jak wycieki pamięci, ale to jest za mało. Powinniśmy też testować całą resztę. I nie wiem, jak jest u was, ale mi się wydaje dobrą praktyką testowanie monitoringu każdej czujki z osobna, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli coś się złego zadzieje, to będziemy o tym wiedzieć, będziemy w stanie jakoś zareagować. Testowanie logowania, żebyśmy mogli po logowaniu dojść, co się stało, a nie później 2-3 dni spędzić na analizie tego. Oraz fault tolerance testing. Nie wiem, czy wykonujecie takie testy? To są takie testy, że, przepraszam, że tak zdychnęłam, ale po prostu już mi trochę tutaj zatyka, jak mówię, za to, że mówię. Fault tolerance testing to są testy właśnie, gdzie patrzymy, co się stanie z naszą aplikacją, na przykład jak baza padnie. Czy po tym, jak baza nie będzie działała 30 minut, to nasza aplikacja później wstanie i będzie w stanie działać normalnie. Czy żadne dane się nie pogubią, nie zmienią tak, że później nie będzie można nic z nimi zrobić. Więc jeżeli będziemy mieć jakiś problem wydajnościowy, potem jak ustąpi ten problem, wszystko będzie wrócić do normy. No i skalowalność usług. Bo jak już będziemy wiedzieć, jak jesteśmy wydajni, ile stanie
będziemy mogli przyjąć i później się okaże, że szacunki biznesu były troszeczkę inne, to żebyśmy mieli tą pewność, że jak przyjdziemy, dołożymy, nie wiem, maszyn, to udźwigniemy nasz ruch. Okej. Tutaj mam jeszcze linki, do których chciałabym was zachęcić, żebyście poczytali. Ten pan tutaj na górze na Twitterze bardzo dużo mówi na temat właśnie percentyli, na temat coordinator mission problem. Kolejny to jest blog Nie zdraźcie się, ale ten blog jest świetny. Tam oni nawet piszą chyba, że to jest stara wersja, ten Microsoft, ale nie, nie. To jest, to nie, nie ma tam rzeczy technicznych, ale jest bardzo dobrze opowiedziane, jak podchodzić do testów wydajnościowych krok po kroku, że to nie wystarczy wejść, ściągnąć JMeter'a i zrobić test. Trzeba zrobić o wiele więcej i tam to jest opisane. Opisuje na przykład baseline, jak działa, że zawsze jak wykonujemy test i później chcemy wykonać drugi test i porównać wyniki, to powinniśmy mieć baseline. Powinniśmy mieć takie same ustawienia, a często się tak nie dzieje. No i ostatnio oczywiście Allegro Tech, gdzie jest dużo informacji też na temat wydajności. Okej, dobra. To z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.